Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie zorganizował konferencję naukowo-szkoleniową Śląskie Debaty Koagulologiczne pod tytułem Diagnostyka i leczenie zaburzeń homeostazy w chorobach wątroby. Była to już druga konferencja dotycząca tej trudnej tematyki w Chorzowie. Organizujemy tę konferencję cyklicznie. Prowadzimy dwa cykle. Jest to cykl debat, Śląskich Debat Koagulologicznych oraz cykl Śląskich Debat Hematologicznych. Intencją jest upowszechnianie bardzo trudnej wiedzy w sposób przystępny. To się nam po raz kolejny udało. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Dała możliwość integracji diagnostów laboratoryjnych i lekarzy różnych specjalności wokół kompleksowej pomocy chorym. Zależy nam na tym, żeby nauczyć różnych lekarzy, różnych diagnostów zajmujących się różną tematyką najważniejszych zagadnień dotyczących akurat w tym przypadku zaburzeń krzepnięcia krwi. Wykłady były tak skonstruowane, aby przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych wynieśli z tego głęboką wiedzę i rzeczywiście to się udało. Zresztą wyrazem tego było potem podsumowanie, podziękowanie uczestników konferencji, że dotarły do wszystkich. Sztuka polega na tym, żeby o trudnych rzeczach mówić w sposób jak najbardziej prosty i jestem przekonana, że to trafiło do ludzi, tym bardziej, że mieliśmy naszych studentów po raz pierwszy i jak wynikało z kuluarowych już ocen, są bardzo zadowoleni i ich wiedza rzeczywiście bardzo, bardzo wiele zyskała. Robimy to po to, żeby upowszechnić wiedzę zarówno w środowisku naszym, diagnostów laboratoryjnych, jak i w środowisku lekarzy, bo skoro jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, czyli tym samym językiem, to już powinno być łatwo. Czasem nie jest łatwo, dlatego potrzebne są takie inicjatywy po to, żebyśmy rozumieli, co do siebie wzajemnie robimy. Chodzi o naszych pacjentów, chodzi o poprawienie zdrowotności, no na razie na tym małym kawałku Polski, czyli na Śląsku. Może to się zdarzy w całej Polsce. Takie mamy ambicje, żeby ta konferencja zaczęła mieć znaczenie w Polsce i to się dzieje, ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie, jak Państwo na pewno zauważyli, było prawie 340 osób na sali. To jest precedens. Precedens, który został wywołany no jakby przez to środowisko organizatorów, ale również dzięki temu, że udaje się corocznie zapraszać gwiazdy. Spotkanie składało się z czterech wykładów oraz dyskusji. Mieliśmy gwiazdy. Mieliśmy pana profesora Windygę, panią profesor Dawidziak-Podolak, pana profesora Paradowskiego, pana profesora Hartleba. No, spełniły się marzenia w tym napiętym takim programie swoich wykładów. Takie autorytety nie zawsze mają czas przyjeżdżać na konferencje zgodnie z oczekiwaniami organizatorów. To nam się udało. Mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu uda się zebrać gremium takich naprawdę wybitnych fachowców. Te wykłady no, były bardzo, bardzo dobre, bardzo ciekawe, bardzo wyczerpujące tą tematykę, które dotyczyły. Wysoka frekwencja pokazała, jak ważne i potrzebne są spotkania tego typu. Spełnia bardzo ważne zadanie właśnie w kształceniu ciągłym lekarzy, dlatego że ten zawód wymaga kształcenia przez całe życie, a tematy tutaj poruszone obecnie są niezmiernie ważne, bo są na styku również nie tylko lekarzy, ale tych, którzy diagnozują, czyli wszystkich diagnostów laboratoryjnych. Są spotkania z praktykami, którzy mówią nie tylko o teorii, ale także o wiedzy, która wynika z ich własnego doświadczenia. Frekwencja bardzo ciekawa, bardzo zadowalająca. Ta frekwencja, jak obserwujemy, za każdym razem kolejnych naszych debat się powiększa, czyli widać, że ludzie przychodzą po raz kolejny i zapraszają również kolejnych swoich kolegów, co jest dla nas najlepszą reklamą. Najłatwiejszy sposób dotarcia do właśnie tych zainteresowanych osób. Taka obecność jest, muszę powiedzieć, na niewielu spotkaniach dotyczących, powiedzmy, poruszanych innych dziedzin medycyny. To dobrze świadczy o organizatorach, dobrze świadczy o doborze tematów i dobrze świadczy o jakości wykładowców, którzy brali udział w tym spotkaniu. Udział w konferencji był bezpłatny, a uczestnicy otrzymali punkty edukacyjne.